No, witam serdecznie. Dzisiaj na stole Unitra ZRK Kasprzak AT9100. Bardzo podobny do ostatniego tunerka, którego tutaj robiłem. No i trzeba w ten sposób. Problem tkwi w tunerze. Coś tam odbiera, ale z pewnością nie jest. Proszę o przestrojenie WC i pośrednia była pokręcona. Co tu jeszcze? A żarówki ze 100 mA na 12 V zmienić na 50 mA, bo się za bardzo grzeją. Wzmacniacz ok, tylko problem jest tuner. No i dobra, no zaraz będziemy patrzeć i sprawdzać. Dobra, podłączyłem głośniki. Uwaga, włączam. Lewy gra. Znaczy szumi, a prawego nie słychać, ale przy włączeniu słychać puknięcie, czyli końcówka mocy może być sprawna, tylko coś nie łączy. Weźmy sobie na aux, zróbmy głośniej i tutaj coś z tyłu zaraz podłączmy. A prawego nie ma. Może coś faktycznie wyłączy zaraz antena, ale wcale to nie. O, coś tu słyszę, jak przełączam w prawym też. Ale sygnału nie ma. Longness wyłączyłem. Speaker off nie ma. To tunel, prawy pas. No prawy kanał, coś jest nie tak, prawdopodobnie z przedwzmacniaczem. Lewy jest. A prawego nie ma. No dobra. Rozkręćmy go, sprawdźmy przede wszystkim. Może tylko bezpieczniki zacznie działać, ale wątpię, bo przy włączeniu jest puknięcie w głośniku. No i membrana się rusza do przodu, do tyłu. Czyli końcówka mocy jest ok. Dobra, podłączmy go od sieci. Tuner praktycznie taki sam jak tamten, co ostatnio składałem. Tutaj patrzę, bezpieczniki są chyba całe na końcówce mocy. Zobaczcie, to jest praktycznie to samo. Tu już chyba było przystrajane, bo już jest mniej zwojów. Ktoś tutaj coś już cewkę mieszał. Tu nie ma kondensatora. Tu jest wyrwany jeden kondensatorek. Czyli już on coś tutaj był próbowany przestrajać. No dobra, będziemy zaraz patrzeć, dlaczego nie słychać nic w prawym kanale.
To będą to pewnie ich ostaty, dlatego nic nie słychać o. Dwójka nie działa, trójka nie. Jedynka coś tu łączy. FM. Amplituner. No, dwójka załapała. Ale jeden kanał. Drugi bardzo cichutko. Ale już coś zaczyna być słychać. Może coś być faktycznie z przełącznikiem, od, że nie łączy, o na przykład od, ma przejście, ale nie. Może być, no nie wiadomo. Zaraz będziemy sprawdzać, mierzyć i peak filter, low filter, loudness też, o, poruszasz to. Wszystkie isostaty do czyszczenia. No dobra, zaraz będziemy to rozbierać i przeglądać. O co, kaman. No, uporałem się z pośrednią i z głowicą. I jak widać, wszystko pięknie, ładnie odbiera. O. Jakaś cisza. Ostatniego tygodnia benzyna i olej napędowy podrożały o 8 groszy za litr. Jeszcze teraz dojdą czyszczenie. Czyszczenie przełączników, ponieważ ten prawy kanał, który nie grał wcześniej, to ten przełącznik raz łączy, raz nie łączy. Wszystko jest pięknie. No tutaj lokalne jest, bo wiecie co wam powiem, te radio 200 metry ode mnie na kominie takim gdzieś 75 metry wysokim, nie no 200, nie, gdzieś 300 metry ode mnie nadaje właśnie te radio. Tam stoi ich antena na tym kominie. Zobaczcie co wiesz, wygięło wskazówkę. Także o, się nie łączy prawie. Dobra. Radyjko przestrojone, zestrojone elegancko do końca wszystkie stacje. No i ten. I początek i koniec skali. Jest ok, tylko teraz tak, przełączniki, no i te podświetlanie, nie? No dobra, działamy dalej, działamy dalej. Wykręciłem zasilacz, żeby dojść do, żeby nie rozkręcać całego tunera, do isostatów, ale tutaj jak już widać, zaraz wam pokażę, może tutaj bardziej przyświecimy trochę. Widać w jakim stanie jest ten bezpiecznik. Widać czy nie widać? Moment. Pewnie widać. O, tędy zaglądniemy. Chodzi dokładnie o, tutaj jest strasznie zaśniedziały, aż zielony. To przy okazji też to wyczyścimy. Do isostatów od tunera jest dojście od góry, ale do isostatów tych właśnie, który tam krzaczył od barwy dźwięku, od wzmacniacza, one są tutaj, od ten dolny rząd, one są na dolnej płytce i to jest piętrowo wszystko połączone. No, zaraz rozkręcimy i będziemy dochodzić, no, do nich, tak żeby tam podłożyć chociaż słomkę, nie? No i dobra, rozkręciłem i w dalszym ciągu do isostatów mam, nie mam dojścia. Musimy wyciągnąć jeszcze dolną spodnią płytę przedwzmacniaczy. No dobra, poczyszczone isostaty, tylko teraz kolejny ból. Spadające jak zwykle z tych potencjometrów od nastawy, tylko jeden się reguluje. Te dwa się obracają bez żadnej regulacji. Tu już wszystkie kanały działają, kontur, wszystko chodzi. Wyczyściłem wszystkie, zero trzasków, jak widać. O, teraz nie mamy korekcji. Teraz mamy korekcję i dwa kanały normalnie.
Dobra, to już mamy poczyszczone, zrobione, przymyte. Te nasadki, tu trzeba wpuścić delikatnie troszeczkę kleju i jeszcze raz nałożyć. No dobra, to wkleiłem na polimer. Przyschnie i będzie, na jakiś czas będzie. I teraz tak, zostało obniżenie napięcia na żarówki. Po prostu klient się boi, że one się mocno nagrzewają i potopi tutaj skalę lub plastiki. Czyli wstawimy w szereg dwie albo nawet trzy diody prostownicze i obniżymy tym samym o 2 V napięcie na żarówki. To taki właśnie pomysł wpadł mi do głowy, jak to obniżyć. Zobaczymy, jak, co wyjdzie, nie? Ale będzie to dobry pomysł z tego, co myślę, bo idzie prąd przemienny na żarówki prosto z transformatorka. Także nawet po jednej diodzie powinno spaść o połowę pobór mocy tej żarówki, bo one mają 100 mA i tak samo tu. A powinny w oryginale być 50 mA. Ja, no, trochę to one się nagrzewają, ale tak, żeby potopić skalę, to się nie nagrzewa to aż tak mocno. No ale żywotność na pewno poprawi tej żarówki, nie? Jak damy jej mniejsze napięcie. Dobra, zademonstruję teraz tak. Tak świeciły bez diody. Taka jasność. Teraz przełączam po jednej diodzie. O połowę słabsza jasność. Bez diody, jeszcze raz, mocno, z diodą słabiej, a z dwoma diodami jeszcze słabiej, z jedno, bez, mocno, nie, z diodą, myślę, że wystarczy jedna dioda, no, bo dwie to tak, tylko napisy są fajnie podświetlone, a już nic więcej nie świeci na boki. Z dwoma i bez. Momencik. I teraz będzie bez. Tak jak było w oryginale, wszystko widno aż. No, wystarczy jedna diutka. Albo wstawię dwie, będzie jaśniej. Będzie mógł sobie przełączyć, chociaż w sumie nie wiem, czy będzie mógł, bo ja to wszystko w koszulkę zapakuję. Tutaj na zasilaniu będzie wstawiona koszulka i diody. Przez diody się nie będzie nic grzało, żadnych rezystorów tu nie musimy wstawiać, a natężenie światła i pobór prądu będziemy mieli o połowę mniejszy, nie? No. Wszystko jest ok, zrobione, tak jak ma być. Nie wiem, czy tutaj siedziały setki też wstawione w te wskaźniki, bo one chyba tak powinny, a nie no, w sumie to tak powinno świecić. Można byłoby już zacząć go skręcać. Jest odnowiony w stan praktycznie idealny. Pięknie działa. Przestrojony jest cały zakres. Także efekt końcowy za chwilę. No i pozostawiam wam was bez mojej gadaniny z przywróconym do oryginału amplitunerem ZRK AT99100. Bo ktoś tak wie, że może go czymś urazić danym słowem, jak na... ...powiedź konstruował. Więc to... Na to stacji nie zwracajcie uwagi, bo to jest dosłownie 300 metry ode mnie nadajnik i nadajnik z mocą 0,5 kW.
narosło sporo. Okej, więcej tych przegranych będzie, ale... ...i ekskluzywną strefę trendów. Weź. Już wprowadzać, nakładać sankcje na państwa, które... ...podchodzić. Nie patrzyłam na to w ten sposób, że brak wybaczenia tkwinie w przeszłości. Myślisz, że warto rozmawiać? Ja się boję trochę, że znowu zostanę zraniona. Kurczę, chciałbym mieć coś takiego w swojej kolekcji. Dla mnie to też jest trudne. Trzeba rozmawiać i być szczerym. Jaki to ma kopyto? Jak ktoś nie rozumie, to zostawić i poczekać. Czyli do sporu. Prawdę dużo, misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze drogi telewizor dali. Na złotówkę. Mega okazja. Ja cię. 35 watów jak nic to ma. Można być 40. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Szedł Sasza z suchą szosą ze sporą. Także stan igła. Tylko troszeczkę tutaj jeszcze odmalować obudowę. Aż normalnie zapytam się właściciela, niech napisze pod filmem, jaka cena za niego. Pozdrawiam. I czekam na info. Może być na maila.